Cześć. Na początek dzisiejszego filmu pytanie do Was. Piszcie w komentarzach, czy Waszym zdaniem około 3,5 miesiąca to dosyć na testy fotela, jakiegokolwiek, nie tylko gamingowego. Dajcie znać, bo dzisiaj po takim czasie krótka recenzja, wrażenia z użytkowania fotela Genesis Nitro 550. Zapraszam po krótkiej przerwie. Zaczniemy w ogóle na sam początek od ceny, bo podejrzewam, że albo Was zachęci, albo odstraszy, jedno z dwóch, zależy, czy około 700 zł to dla Was dużo, czy mało, jak za fotel gamingowy. Ten fotel, dokładnie właśnie model 550, kupicie w cenie od około tam 700 zł, 600 bodajże 89 są ceny najniższe, do czasami nawet i 900 zł. Aktualne ceny oczywiście znajdziecie sobie gdzie? W opisie filmu, tam będą linki do właśnie tego modelu. Samo krzesło pod względem funkcjonalności zaraz sobie dokładnie prześledzimy. Natomiast jedna mega ważna informacja na początek i dla mnie coś, co jest niesamowitym plusem. To fotel, to krzesło jest de facto połączeniem dwóch różnych materiałów, ponieważ oparcie i zasadnicza część siedziska wykonane są z materiału, co ma nie lada znaczenie dla komfortu użytkowania latem. Mówiąc wprost, po prostu się nie przyklejamy do fotela. Zaś te części, które nie stykają się bezpośrednio, czy to z naszymi plecami, czy szanownymi czterema literami, wykonane są i obszyte już ekoskórą. Bardzo ciekawe połączenie i moim zdaniem przede wszystkim bardzo użyteczne. Jakie możliwości regulacji ma ten fotel? Zaczniemy od regulacji samego siedziska. Ja w tej chwili tutaj jestem w najniższym położeniu. Jestem stosunkowo mały karakan, nieco ponad 1,70 m wzrostu. Stopy płasko, bez problemu na ziemi sobie są. Sama szerokość siedziska, jak na moje gabaryty, jest w zupełności wystarczająca. Podnosimy sobie teraz to na maksa. No, powiedzmy sobie, że pięty już nie dosięgają komfortowo podłogi, więc myślę, że taki 1,80 m parę człowieczek bez problemu sobie z tego fotelika będzie korzystał. Do 2-metrowca może być troszeczkę jeszcze za nisko. Co do regulacji pochylenia oparcia. No dobra, to jest pozycja w tej chwili wyjściowa, czyli najbardziej wyprostowana. Teraz mam nadzieję, że się do tyłu nie wygibnę za bardzo, w razie czego to się będę asekurował. I koniec, koniec. To jest koniec, czyli praktycznie leżymy. O matko jedyna, wjechałem pod biurko. Dobra, jest ok. Coś tam czepnąłem. No powiedzmy sobie, że o, bez rąk. Jeszcze żyję. Nie jest źle. O, przywaliłem biurko. Można, można. Praktycznie na poziom możemy sobie oparcie wyregulować. Nie wywalimy się do tyłu. Jest ok. Kolejna kwestia. Regulacja podłokietników. Podłokietniki możemy niestety regulować tylko i wyłącznie w jednej płaszczyźnie, czyli góra-dół. To jest ich najniższe położenie. Jak siedzę normalnie, no to praktycznie łokieć, w ogóle tutaj cała część przedramienia nie jest oparta, ale jak podniosę sobie go najwyżej, to jak najbardziej już tak. Niestety sam podłokietnik jest dość wąski, wykonany z dość twardego materiału. I nie mamy możliwości ani przesuwania go do tyłu, do przodu. Tutaj nie ma żadnych dodatkowych przycisków, które by to umożliwiały. Nie możemy go też skręcić tak, żeby na przykład w ten sposób sobie go ułożyć bardziej wygodnie do rąk. Więc tutaj ta regulacja jest ograniczona. Co do jakości, no lata, troszeczkę lata, jeden jak i drugi. Natomiast nie jest to coś, czego jakoś specjalnie bym się czepiał. Poduszki mamy tradycyjnie dwie, tutaj na odcinek karku i tutaj mamy już obszycie wykonane z ekoskóry, ale nie w całości, ponieważ część tego zagłówka tak, jest też materiałowa oraz drugi, jak widzicie, jeszcze nie rozpakowany, zaraz Wam powiem dlaczego. Poduszeczka na odcinek lędźwiowy. I tutaj ta zasadnicza część tak samo, która styka się z plecami, jest wykonana z materiału, mamy logo Genesisa, ale część jest z ekoskóry. Ja z tego jednak nie korzystam, bo już jestem na tyle krzywy, że ta poduszka jest duża,
dość miękka, ale nadal duża, jak mam ją gdziekolwiek tutaj umieszczoną, bo możemy sobie oczywiście za pomocą tych pasów regulować jej wysokość, to i tak po godzinie tak mnie plecy bolą, że potem muszę 2 dni odchorowywać. Dlatego z takich poduszek na żadnym fotelu nie korzystam. Skolioza czy coś tam. Teraz sobie jeszcze trochę pomierzymy. Jak macie w domu swoje fotele, to możecie sprawdzić, czy macie węższy czy szerszy fotel. Dla mnie jest to dość istotna rzecz, bo jeżeli fotel po prostu jest za wąski i mówię tutaj o tej faktycznie płaskiej powierzchni zarówno do siedzenia, jak i oparcia, no to po prostu czujemy, że ten fotel jest troszeczkę za wąski. Tu on jest moim zdaniem bardzo szeroki, bo ta część, tylko i wyłącznie mówię o tej części, która się jeszcze nie załamuje, to jest ile? 30 ponad 8 cm i to jest dużo. Mam tu tutaj w sumie 1, 2, 3, 4, 5 foteli i to jest jeden z szerszych. To samo dotyczy oparcia. 32 cm i cały czas mówię tutaj, mierzę tylko i wyłącznie tą powierzchnię płaską, a nie załamania, bo one oczywiście dalej rozchodzą się na boki i gdyby tak chcieć uzyskać ten najszerszy wymiar, matko, język mi się plącze, no to mamy prawie 50 cm. Warto brać to pod uwagę. A teraz to już w ogóle schodzimy na ziemię, bo sam dół. Tradycyjnie podstawa tego fotela pięcioramienna. Mamy kółka o dość dużej średnicy, ale to co najważniejsze, tutaj jest gumowa powierzchnia. Jest to mega istotne, ponieważ większość kółek na dzień dobry jest w całości wykonana z tworzywa. W efekcie nie nadają się kompletnie do twardych posadzek, jak na przykład chociażby panele. Bo potem się takie kółka wyjechane robią. Tutaj już tych kółek nie musicie wymieniać, chyba że chcecie większe lub ewentualnie lepsze jakościowo, bo tu jest guma, natomiast no szału to nie robi. Lakierowanie jest ok, jak widzicie wszystkie obszycia, to jest wszystko ładnie pozasłaniane. Tutaj mamy dodatkową regulację. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie regulacja, która dociska nam sprężynę i możemy się na tym fotelu bujać, ponieważ taka opcja również jest, a ta sprężyna odpowiada właśnie za sztywność tego fotela. No oprócz tego takie detale, jak chociażby tutaj zaślepki na śruby, no to jest praktycznie w każdym fotelu i tutaj również z tym problemu nie ma. Wracamy sobie do początku, czyli do tyłu tego fotela. Tutaj widzimy części ekoskóry, które są na bokach. No i tył. Tył to już nie jest ekoskóra, tylko jakieś sztuczne, ale też wciąż takie gładkie tworzywo, troszeczkę na karbon stylizowane. I co do właściwości użytkowych tego fotela. To po pierwsze, póki co nie zauważyłem żadnych otarć, przetarć, nic się z nim nie dzieje. Ale bierzcie pod uwagę, że on ma dopiero około 3,5 miesiąca. Kolejna ważna kwestia, siłownik. No, ma co nosić, chyba 135 kg jest dopuszczalnego obciążenia na tym fotelu. No mi jeszcze troszeczkę braknie, także ze spokojem, ale fotel póki co nie opada. Co ważne, słychać, czy skrzypi, czy nie? Nie skrzypi, fotel nie skrzypi. Czego nie mogę powiedzieć o niższym modelu 330, który też tutaj w serwisie użytkujemy. Więc pod tym względem jest postęp. Nic również nie piszczy, jak chodzi, nie wiem, o jakieś podłokietniki czy coś. Tu są pewne luzy na tych plastikach, ale bez szału. Największą wadą tego fotela to jest ilość materiału, który jest odpowiedzialny za tworzenie samego oparcia, czy chociażby tutaj właśnie siedziska. Bo bez problemu tu na bokach jesteśmy w stanie, ściskając fotel, wyczuć stelaż. Tak, tu jest rura, czy co tam innego jest włożone, tu już tego nie ma. Tak? I tutaj zdecydowanie tych wszystkich pianek mogłoby być więcej. Podsumujmy sobie teraz, czy warto wydać te około 700-700 kilkadziesiąt złotych na Genesis Nitro 550. Naprawdę, coś mi się dzisiaj ten język plącze. Ten fotel ma swoje wady i zalety. W zasadzie sami musicie indywidualnie rozważyć, czy jest to fotel godny dla Was uwagi, bo ja jednoznacznie nie mogę go ani zarekomendować, ani odradzić, gdyż jednostka pod względem wykonania jest ok. Mamy tutaj połączenie dobrych materiałów. Z jednej strony materiał na siedzisku i oparciu, że się latem nie będziemy przyklejali do tego fotela, ale z drugiej strony lepsze jakościowo wykończenie boków, w postaci tej ekoskóry. Fotel nie piszczy mimo już kilku miesięcy użytkowania, co niektórym modelom nawet nieraz droższym się zdarza, więc to zdecydowany plus.
pod względem możliwości regulacji w zasadzie jedyne, do czego mogę się przyczepić, to do tych podłokietników. Tutaj ta regulacja jest ograniczona. Same podłokietniki są też dla mnie osobiście troszeczkę za wąskie, ale myślę, że jest to kwestia indywidualna. Tym bardziej, że no większość czasu, chyba i tak naprawdę większość z nas tego nie użytkuje, no bo gdzieś tam mamy ręce na blacie oparte, myszka, klawiatura, wiadomo. Ale ten fotel ma też swoje wady. No, ilość tej pianki tutaj na bokach mogłaby być większa, bo bez problemu jesteśmy w stanie wyczuć stelaże od właśnie tego fotela. O samej regulacji ograniczonej podłokietników również wspominałem. No i cena. Moim zdaniem troszeczkę za wysoka za ten model. Myślę, że można by to ze spokojem ze 150 zł niżej wycenić, żeby ten fotel był konkurencyjny. Teraz decydujcie sami i piszcie w komentarzach, czy kupilibyście taki fotel, czy nie. Moim zdaniem, no taki neutralny, o tak to nazwę. I ode mnie to jest na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, hej!